tych schowków jest po prostu troszeczkę za mało. Tak wygląda sypialnia i salon. Oczywiście oba fotele obracają się w stronę salonu, co daje nam jeszcze więcej przestrzeni do wypoczywania. Camper van kompaktowy, ale bardzo praktyczny, bardzo fajnie przemyślany. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Z tej strony Kasia kempinguje. Mieszkam w przyczepie, pracuję na kempingu i podróżuję kamperem. I dzisiaj zapraszam Cię na vantur, właściwie camper vantur. Po raz pierwszy mam okazję wypróbować camper vana i podróżować camper vanem. Jest to Fiat Tribute 669, T669 i zapraszam Cię na vantur. Pokażę Ci, jak ten camper van wygląda w środku. Także przybij ze mną łapkę na dobry początek i zapraszam do środka. Kiedy sama oglądam vantury, one wydają mi się strasznie długie, ponieważ większość twórców stara się opowiedzieć o tym, jak wygląda i jak działa ich camper w jednym filmie. Ja postanowiłam to rozgraniczyć, także dzisiaj pokazuję Wam, dosłownie pokazuję Wam, jak to wygląda, a w oddzielnym filmie opowiem o zapleczu technicznym. Myślę, że oba filmy są warte uwagi, także zapraszam Cię na vantur techniczny. Link znajdziesz w opisie i nad moją głową. Vantur zaczniemy dosyć nietypowo, bo zaczniemy od tyłu. Tak wygląda sypialnia i salon. Może być tutaj salon, dodatkowy salon w ciągu dnia, jeżeli mamy ochotę mieć takie dwie kanapki. Na noc wszystko się tutaj rozkłada i zamienia w podwójne łóżko, bardzo wygodne i bardzo duże. Pod łóżkiem mamy dwa schowki. Ogromnym atutem tego kampera są okna. Ma on bardzo dużo okien i nawet tutaj w tylnych drzwiach mamy parę okien, które się uchylają. Oczywiście mamy też roletki termiczne i moskitiery. Także świetna sprawa, możemy sobie uchylić okienko w sypialni, ewentualnie w salonie, w zależności od tego, jak korzystamy z tego pomieszczenia. To jest camper van na 4 osoby. Jeżeli jest taka potrzeba, to tutaj można dołożyć dodatkowe łóżko dla kolejnych 2 osób. I moje pierwsze wrażenie było wow, szaleństwo. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyśli, że tutaj osoby, które śpią na dole, mogą otworzyć sobie te okna, a osoby, które śpią na górze, mogą otworzyć sobie ogromny świetlik, to jeżeli towarzystwo jest zgrane, to rzeczywiście to może się udać. Ja swego czasu kamperowałam w starszym kamperze Fiat Ducato z 3 chłopakami przez tydzień i zmieściliśmy się jakoś we 4, ale towarzystwo właśnie było bardzo zgrane, bardzo dobrze dobrane i to absolutnie nie był dla mnie problem. Dla nas wszystkich problem. Wypowiedzcie się proszę w komentarzu, czy oceniacie ten kamper na 2 osoby, czy na 4, a może na 3, a może na 1. Dajcie mi znać w komentarzu. Zapraszam na dalszy ciąg naszego tura. W sypialni, salonie nad łóżkiem mamy po szafeczce. Mamy 2 szafki w sumie. A małe przydasie. Pod łóżkiem mamy nawiewy do ogrzewania. Mamy też gniazdo. Dlaczego ten camper van ma tutaj taki wąski korytarz? Ponieważ z jednej strony mamy szafę, małą szafkę, w której możemy powiesić swoje ubrania. Pod spodem jest lodówka, a naprzeciwko jest coś, co jest dla mnie bardzo wielką zaletą tego kampera, czyli łazienka, ale wszystko po kolei. Jeżeli ktoś z Was zastanawia się, jaka jest różnica między większym kamperem typu motorhome i kompaktowym campervanem, no właśnie, w campervanie wszystko jest kompaktowe. Tutaj drzwi do łazienki, tutaj kuchenka, tutaj lodówka. Ale wszystko jest bardzo fajnie zaplanowane i funkcjonalne. Lodówka jak najbardziej pozwala na życie na dziko przez dobrych kilka dni. To niebieskie podświetlenie sprawia, że wydaje się, że jest w niej jeszcze zimniej niż jest. Mamy też nawet mały zamrażalnik, w którym chyba na razie nic nie ma, ale jest. Także lodówka jak najbardziej funkcjonalna. Tak wygląda część kuchenna, która znajduje się zaraz tutaj przy lodówce. Mamy kuchenkę. Kuchenka wygląda jakby miała 4 palniki, ale ma 3. Jednak to jak najbardziej wystarczy. Mamy też piekarnik z grillem. Pod spodem większa szafka na garnki.
tutaj mała szafeczka, właściwie to jest jedyna wisząca szafka w kuchni, ale ma gniazdko elektryczne w środku, to jest bardzo praktyczne, bardzo przydatne. Tutaj też mamy gniazdko, oświetlenie. Może oświetlenie opowiem za chwilę, pokażę Wam całe oświetlenie. Tutaj pod zlewem jest jeszcze jedna szafka z półką. Tak wygląda zlewozmywak. I to jest generalnie nasza część kuchenna. Jeszcze jedna fajna opcja, jeżeli chodzi o blat roboczy. Jest kompaktowo, ale jest funkcjonalnie dzięki temu przedłużeniu blatu. My tego używamy jako stolik, ponieważ cenimy sobie przestrzeń. Ktoś mógłby powiedzieć, no tak, jak chcecie przestrzeń, to dlaczego podróżujecie kompaktowym campervanem, a nie ogromnym motorhome'em jak ostatnio? Oba te pojazdy mają swoje zalety i chcieliśmy wypróbować campervana, zanim podejmiemy decyzję, który pojazd jest dla nas najlepszy. I oczywiście ten campervan też ma swoje zalety, jednak jest kompaktowy, jak przekonacie się w dalszej części tego tura. Swoją drogą, jesteście tam jeszcze, oglądacie, jak Wam się podoba ta wycieczka? Dajcie mi znać w komentarzu, czy oglądacie mój film i jak Wam się podoba, i co o nim myślicie, i jak Wam się podoba ten camper, i czy zmieścilibyście tutaj dwie czy cztery osoby? Kogo byście zabrali na wypad takim camperem? Zbliżamy się do frontu campervana. Już tam na horyzoncie widać szoferkę, ale najpierw zatrzymajmy się w części salonowej. Tutaj normalnie jest jadalnia. Tutaj mogą podróżować te dodatkowe dwie osoby, jeżeli zabierzecie ze sobą dwoje pasażerów. I normalnie w tym miejscu jest stolik zaczepiony na tej listwie. Jednak my podróżujemy z psem i stwierdziliśmy, że wolimy obyć się mając tylko ten maleńki stoliczek tutaj i nie brać dużego stołu, który jest naprawdę świetny i przedłuża się właściwie na całą długość tutaj tego podestu. Woleliśmy mieć miejsce dla psa, po prostu. Tutaj poduchę ma nasz pies i tutaj jest jego miejsce w tym kamperze. Oczywiście o ile nie leży w naszym łóżku. Ciekawy wybór, jeżeli chodzi o tapicerkę i kompromis dla tych, którzy nie mogą się zdecydować. Skóra czy materiał? Dwa w jednym. Tutaj, gdzie się siedzi, mamy materiał, także ani się nie przyklejamy latem, ani nie marzniemy zimą. A za to te punkty najbardziej nastawione na działanie, na tarcie, najbardziej takie narażone na zużycie, są wykonane ze skóry. W części salonowej mamy dwie szafki wiszące. Nad szoferką nie ma alkowy, ale jest bardzo przydatna półka i zrobiło się troszeczkę pochmurno, więc czas popisać się fantastycznym oświetleniem tego kampera. Podobnie jak w ostatnim kamperze, którym podróżowaliśmy, mamy tutaj szał LED-ów. Bardzo fajny pomysł, żeby oświetlić wejście do motorhome'u, do kampera. Kiedy wieczorem wchodzisz, tutaj możesz sobie zapalić te punktowe światła i mieć oświetloną podłogę. Widzisz, gdzie stąpasz, tym bardziej, że podłoga ma tutaj dwa poziomy. Szoferka jest troszeczkę wyżej niż reszta naszego campervana. Zawsze bardzo ciekawym tematem, jeżeli chodzi o kampery i campervany, są schowki. Ten, szczerze mówiąc, nie ma za dużo schowków, ale tutaj jest taki całkiem zgrabny. To jest chyba największy schowek w tym campervanie. Znajduje się pod siedzeniami tutaj, w części salonowej. Dwie kieszenie na drobiazgi, na drzwiach. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o schowki. I powiem Wam, moi drodzy, że albo ja mam złe nawyki z przyczepy i z większego kampera, albo tych schowków jest po prostu troszeczkę za mało. Ale schowki, jakieś takie kieszenie, półeczki, to zawsze można sobie dołożyć i takiego campervana jeszcze bardziej spersonalizować. Oczywiście oba fotele obracają się w stronę salonu, co daje nam jeszcze więcej przestrzeni do wypoczywania. Jak Wam się podobał ten wyjątkowy campervan? Kompaktowy, ale bardzo praktyczny, bardzo fajnie przemyślany. Ma wszystko, co potrzeba, a przede wszystkim, co dla mnie jest bardzo ważne, ma łazienkę i toaletę. Jak Wam się podobała? Ups, chyba o czymś zapomniałam. No to idziemy, pokażę Wam tę łazienkę szybciutko. Jak mogłam zapomnieć o moim ukochanym pomieszczeniu w tym kamperze?
Łazienka jest jak najbardziej, brodzik dosyć duży, można się tutaj swobodnie wykąpać. Mamy prysznic. Mamy zasłonę, żeby ochronić ścianę. Mamy tutaj szafeczkę. Dwie półki pod spodem. Gdzie jest umywalka? Czyżby nie było umywalki? Umywalka jest tutaj. Bardzo ciekawy patent. Składana umywalka. I teraz wantur jest kompletny, aczkolwiek przypominam, że to był wantur pod tytułem jak wygląda ten kamper. Nie opowiadałam o danych technicznych, o tym co ma na pokładzie, jakie ma systemy i tak dalej. Zapraszam na inny film o tej tematyce, a wszystkich tych, którzy obejrzeli ten film do końca, dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam na moment, żeby to zrobić, żeby nie ominęły Was następne odcinki. Pamiętajcie o tym, żeby kliknąć dzwoneczek, a jeżeli ktoś ma ochotę postawić mi kawę raz w miesiącu za 5 zł w zamian za dostęp do ekskluzywnego bloga, zapraszam na nasz profil na Patronite. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.